w chwili obecnej nie ma takiej sytuacji, jak opisana w stanowisku Sądu Okręgowego w Szczecinie. Likwidator został powołany, więc nie zachodzi potrzeba uzyskiwania pełnomocnictwa od zarządu. Uchwała nie została zaskarżona przez członków koła w prawidłowy sposób, więc nie możemy mówić o tym, że mamy do czynienia nadal z funkcjonującym prawidłowo kołem, w którym funkcjonuje zarząd, który powinien za niego działać. Działa likwidator, likwidator udzielił pełnomocnictwa panu mecenasowi, który udzielił następnie pełnomocnictwami. Pisze, nie zachodzą okoliczności podniesione w piśmie, wskazuje, że likwidator działał w sposób prawidłowy, uchwała. Uchwała pani z nas jeszcze raz, to stanowisko, proszę. Uchwała likwidacji nie została zaskarżona w prawidłowy sposób w toku postępowania wewnątrz organizacyjnego. Nie została zaskarżona w prawidłowy sposób. W postępowaniu wewnątrz organizacyjnym. I zdaniem strony pozwanej reprezentuje likwidator, tak? Tak jest. W ocenie sądu i jak się wydaje w sądu apelacyjnego, który rozpoznawał zażalenie w tej sprawie, reprezentacja strony pozwanej jest prawidłowa, zatem pani mecenas może występować w charakterze pełnomocnika, a pod rozwagę poddaje z ostrożności uzyskanie pełnomocnictwa od organów, które tu są wskazane, ale to... Wysoki są jedną z oczywistych, myślę, względów, jest to niemożliwe. Strona pozostaje w konflikcie. Dobrze. Poproszę o stanowisko pani mecenasie. Ja w Wysokim Sądzie podtrzymuję w całości pozew oraz zawartą w nim argumentację. Oczywiście w tym zakresie muszę okres zmodyfikować, że w międzyczasie Zarząd Okręgowy podjął uchwałę w przymyczy, mocą której rozpoznał odwołanie złożone przez moich klientów. W związku z powyższym aktualny pozostaje tylko ten drugi argument, który dotyczy udziału osób nieuprawnionych w głosowaniu. A także jak wynika jakby z całości już z uzasadnienia pozwu, wskazuje, że czynność ta, która czy w postaci uchwały była w istocie nieważna, ponieważ zmierzała do obejścia prawa, a wyrażało się to w próbie po prostu usunięcia członków koła z pominięciem reguł wynikających m.in. z artykułu 40, z paragrafu 44 ust. 1 statutu PZPZD oraz artykułu 33 ust. 6 prawa łowieckiego, który mówi o możliwości złożenia odwołania do sądu, a także o większości kwalifikowanej wymaganej do usunięcia w trybie wykluczenia, ponieważ nie zachodziły podstawy do wykluczenia, a koło najprawdopodobniej, w razie nie uzyskałoby większości. Tak, o jakim wykluczeniu mówimy, panie temacie? No to już tłumaczę, Wysoki Sądzie. Na gruncie aktualnego statutu Polskiego Związku Łowieckiego usunięcie z koła możliwe jest w dwóch trybach. Ale, przepraszam, ale została zaskarżona uchwała o likwidacji. Zgadza się, dlatego ta uchwała wskazuje, że ta uchwała w istocie zmierzała do obejścia prawa poprzez usunięcie z koła członków z pominięciem procedury wykluczenia. Więc koło łowieckie celowo... Oświadcza, że uchwała zaskarżona zmierzała do obejścia prawa przez usunięcie z koła członków z pominięciem procedury wykluczenia. Tak. Dobrze, panie mecenasie, a przy takim sformułowaniu żądania ewentualnym, na przykład pan się domaga stwierdzenia nieważności ewentualnej ustalenia bezskuteczności, to jakie wady pan wskazuje, które miałyby przemawiać za nieważnością uchwały, a jakie za bezskutecznością? Bo to dla sądu nie jest jasne. Wysoki Sądzie, jeżeli chodzi o kwestię nieważności, tak jak wskazałem, próba obejścia prawa. No, ale obejścia prawa znaczy statutu? Ustawy prawo łowieckie. W zakresie żądania stwierdzenia nieważności. Żądania stwierdzenia nieważności uchwały wskazuje na obejście prawa, to jest statutu, tak? 41? Statut paragrafu 44. 44. Oraz artykułu 33. Prawa łowieckiego. Paragraf 44 i artykuł 33 prawa łowieckiego. Tak.
Natomiast jeżeli chodzi o kwestię bezskuteczności, to wskazuje tutaj przede wszystkim na udział w głosowaniu osób nieuprawnionych, co w istocie powoduje, że ta uchwała nie została podjęta. Bezskuteczności, ale nie podjęta, to znaczy... Nie została skutecznie podjęta. Nie podjęta, to jest nieistniejąca chyba, tak? Panie mecenasie? W istocie tak. No ale to nie istnienie uchwała, a bezskuteczność to są dwie różne wady. Tą kwestię już postawiam do rozstrzygnięcia sądowi, ponieważ tutaj będzie spór prawny na gruncie Statutu Polskiego Związku Radzieckiego, jak należy tą kwestię interpretować. Nie została podjęta, pozostawia do rozstrzygnięcia sądowi, czy uchwała jest nieistniejąca, czy bezskuteczna? Tak. No ale pan żąda stwierdzenia bezskuteczności. Z moim zdaniem tutaj w grę wchodzi przede wszystkim bezskuteczność. Zdaniem strony powodowej nie będzie wchodzić bezskuteczność. Dobrze, coś jeszcze na ten temat? Dziękuję. My wnosimy jak dotychczas w imieniu obu posłanek. Uważamy, że tutaj pan mecenas przed chwilą przyznał, że w istocie sprawa niniejsza dotyczy pozbawienia członkostwa w kole obu powodów. Jednocześnie w tym zakresie uważamy, że wszelkie sprawy dotyczące utraty członkostwa, w tym również utraty członkostwa w wyniku nie tylko powodów wskazanych w paragrafie 44 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, ale też w wyniku likwidacji koła podlegają... Uchwała dotyczy statutu członkostwa. A wszelkie sprawy dotyczące członkostwa, także w wyniku likwidacji koła, tak? Tak, tak. Bo taki będzie skutek, jeżeli koło zostanie zlikwidowane, skutkiem tego będzie utrata członkostwa przez wszystkich dotychczasowych członków koła. No i jaki wniosek stąd, jeśli chodzi o nasz proces? Z tego taki wniosek, że w artykule 33 ust. 6 ustawy prawo łowieckie mówi, że w tym momencie wszystkie kwestie związane, sprawy związane z utratą członkostwa powinny być rozwiązywane najpierw w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym i procedowane przez sąd okręgowy. Panie Zazor, wydaje się, że tę kwestię mamy już przesądzoną. Wysoki Sądzie pozwolę się nie zgodzić z tym. Uważam, że w tym momencie mamy tak naprawdę zagadnienie prawne nierozstrzygnięte. Pani Zazor, zna Pani akta? Znam akta. Tak, sąd wydawał w tym przedmiocie postanowienie o odmowie odrzucenia pozwu, a sąd apelacyjny oddalił zażalenie. To co sąd ma jeszcze zrobić na tym etapie? Uważam, że były to orzeczenia błędne i jako strona mam prawo tak twierdzić. Ale to w związku z takim zarzutem, co Pani zdaniem Pani za sąd ma zrobić? Sąd powinien odrzucić pozew. Jak już odmówił odrzucenia pozwu? No to będziemy procedować. To proszę o podstawę. Na jakiej podstawie sąd ma odrzucić pozew, jak najpierw odmówił odrzucenia? Sąd, a postanowienie w tym przedmiocie jest prawomocne. Do końca postępowania sąd może to zrobić, tak? Nic w trybie KPC nie broni sądowi podjęcia takiej decyzji. W chwili natomiast... A może związanie prawomocnym orzeczeniem? Nadal w tym momencie uważam, że sąd procedując w trybie... Pani sąd uważa, to ja poproszę argument prawny. Jeżeli mogę skończyć. Proszę. Jeżeli będziemy procedować w trybie 189 KPC i procedować tutaj nieważność, tudzież bezskuteczność, co jest w ogóle niezasadne, uchwał podjętych przez walne zgromadzenie koła, to w tym momencie sąd się narusza. Sąd w tym momencie będzie musiał się zmierzyć z zarzutem tutaj braku drogi sądowej i naruszenia przepisów o nieważności. Ale pani z nas mamy tę kwestię prawomocnie rozstrzygniętą przez sąd pierwszej instancji i sąd drugiej instancji, bo strona pozwana złożyła zażalenie. Sąd apelacyjny oddaje zażalenie. Tak, sąd drugiej instancji natomiast powiedział w ostatnim bodajże akapicie, że w tym momencie będzie wpływ na stosunek, niniejsza sprawa trafnie wskazał sąd okręgowy, ma wpływ na stosunek członkostwa, bowiem go niweczy. Nie jest jednakże sprawą o utratę członkostwa. Słowo niweczy, jeżeli mogę się odnieść do tego zagadnienia, oznacza, że czegoś nie będzie. Ktoś, dana strona, będzie pozbawiony prawa, które posiadał. Takim prawem jest prawo do członkostwa w kole. Tym samym jednocześnie sąd apelacyjny w tym zdaniu sam sobie zaprzeczył.
gdyż w tym momencie mamy nadal do czynienia z sytuacją, kiedy panowie powodowie zostaną pozbawieni członkostwa w kole, utracą członkostwo w kole, gdyż ich członkostwo zostanie zniweczone w wyniku likwidacji koła, przez co mamy nadal do czynienia z sytuacją, kiedy jest sytuacja wskazana w artykule 37. A że są dwa odrębne żądania, to pani mecenas nie dostrzega tego? Przepraszam, może dwa odrębne żądania. Tak, dwa odrębne żądania, które są jednakowoż niezasadne w tym momencie. Nie, nie mówię o żądaniu głównym i żądaniu ewentualnym w tym procesie, tylko mówię o żądaniu ustalenia nieważności, ewentualnie ustalenia bezskuteczności, a żądaniu z 33.6. Nadal, że to są dwie różne podstawy, dwa różne żądania. Przy czym stanowiskiem strony pozwanej jest to, że w obu przypadkach mamy do czynienia ze skutkiem w postaci... Dobrze, myślę, że tracimy czas, bo wydaje mi się, że kwestie te zostały rozstrzygnięte. Dobrze. Czy jakieś wnioski na tym etapie? Dziękuję. Pani mecenas? Jeżeli napiszmy tak, sąd postanowił... A, przepraszam, jeszcze moment. Co ze sprawą, o której tu strony wspominały, która się w Szczecinie toczy, z powództwa, zdaje się, tu świadka wezwanego? Tu musimy zbyt świadka. Państwo nie wiecie, a strona pozwana? Tam jest na biegu, w Wysokim Sądzie sprawa, natomiast przebiegu do czegoś szczegółowego ja też nie znam. Dobrze, to jeżeli już tak, sąd postanowił dopuścić do widzenia świadka Lesa Gondola na okoliczność karta 1 kartę jest ta zawodowa. Podjęcia przez zarząd koła uchwały o przyjęciu przebiegu walnego zgromadzenia koła łowieckiego na dźwignę udziału osób nieuprawnionych do głosowania i grafu uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wysokości pisatego, a przed przesłuchaniem świadka napiszmy tak sam postanowił informacyjny wysłuchać strony, który z panów złożył wyjaśnienia. To zapraszam do zabawki. I pan. Moje nazwisko Norbert Romanowski. Norbert Romanowski. Informacyjnie wyjaśnię. Na razie dziękuję. Tylko imię i nazwisko pana. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy pan uczestniczył w podejmowaniu uchwały, którą pan kwestionuje. Dlaczego pan kwestionuje tę uchwałę? Proszę powiedzieć okoliczności jej podjęcia. W Wysokiej Sądzie chciałbym, jakby byłem założycielem tego koła. Jeden z 12 członków zostałem zaproszony do tego koła w związku z moją sytuacją, którą posiadam. Jestem z 11-letnim stażem myśliwskim. Lubię ryzyko i podejmowanie nowych wyzwań. To koło, o które się staraliśmy, to było koło OHZ. Które miało poważne problemy finansowe w okolicy 500 tysięcy rocznie odszkodowań. My i moi koledzy, którzy są wymienieni, podjęliśmy się tej czynności, rozpoczęliśmy proceder obieg dokumentów, które pozwoliłyby nam podjąć ten podmiot. Trwało to dość długo, ponieważ około paru miesięcy. Załatwienie tego obwodu, załatwienie wszystkich dokumentów, jak i PZTU Szczecin, jak i starosta, jak i Lasy Państwowe, jak i wojsko, ponieważ on znajduje się też na obszarze, którym jest jednostka wojskowa. Ja pełniłem funkcję sekretarza tego koła. No i uzyskaliśmy ten obwód. Udało nam się. Na początku było obiecanie. Siedliśmy razem, nie spisaliśmy żadnej notatki takiego statutu wewnętrznego, bo myśleliśmy, że jesteśmy osobami poważnymi, z jakimś tam... jakimś dorobkiem. Każdy z nas jest przedsiębiorcą, który zatrudnił. Myśleliśmy, że jesteśmy osobami poważnymi. I na pierwszym walnym zebraniu żeśmy usiedli
razem ustaliliśmy pewne zadania. Pierwszy punkt miało być to, że do koła będą przyjmowane osoby z pierwszej rodziny. Nie będziemy... W pierwszym punkcie było, że do koła będą przyjmowane osoby z rodziny. Tak jest. Drugie, że będziemy pracowali nie pobierając żadnych żadnych garzy z kultywowania naszego hobby, jakie jest myślistwo. Według tego, jak to statut mówi. My będziemy budowali relację z rolnikami, która była najważniejsza elementem tego koła, żeby przetrwać i pokazać na łamach całej Polski, że można zrobić w tak małej grupie osobowej, że możemy coś zbudować dla siebie. Zresztą ja i wielu moich kolegów, którzy tym uczestniczyli, takie było stwierdzenie. Zbudujemy rodzinne koło z tradycjami. Przez rok czasu pracy w kole poświęciliśmy się bardzo dużo pracy, wkładając nasze środki pieniężne. Wiedzieliśmy o tym, że jeżeli trzeba będzie zapłacić 50 tysięcy złotych do tego koła, to każdy z nas te pieniążki wpłaci, żeby kultywować to, co chcieliśmy. Szybko to się zmieniło jednak. Rozpoczęły się tasowania, jak to zawsze w kołach jest. Okazało się, że w tym kole są zbyt silne osobowości. I takie cztery punkty, które muszę tutaj powiedzieć, gdzie nas poróżniły, to były takie, gdzie nie przyjęto członków rodziny, tak jak mojej córki. Moja córka złożyła apelację o odbycie stażu w kole nad Dziwną. Kolega prezes Brzdęk Jacek odmówił przyjęcia tej osoby. Jak również nie przyjęto do koła żony członka kolegi, Henryka Nalichowskiego, też odmówił. A przyjął swoje osoby, córkę, zięcia i tam przyjaciół. To był taki zapalny punkt, dość mocny, gdzie już było pokazane, że wyłamanie z naszego jakby gentleman agreement na pierwszym walnym zgromadzeniu. Następny punkt, który podjąłem w tym kole, to było zarzucenie członkom zarządu, gdzie przez półtora roku pracowaliśmy z rolnikami, dla których robiliśmy wszystkie prace, żeby odstąpili od odszkodowań, a zarząd koła podjął sobie, rzucił propozycję wybudowania ostoi. Przez półtora roku pracowaliśmy z rolnikami? Za pieniądze rolników. Żeby odstąpili od odszkodowań? Wziąłem, stałem na zarządzie, powiedziałem, co wy chcecie... Za pieniądze rolników. Tak jest, ponieważ my powinniśmy wkładać swoje serce i to, co pozyskaliśmy, oddać tym ludziom, którzy uprawiają ziemię i mają z tego plony. Zostałem niestety skarcony, próbowano na mnie różne rzeczy wypisywać, są protokoły. Następny punkt, który podjąłem, to było pobieranie pieniędzy za bycie w tym kole i pracę w tym kole, za rozłożenie karmy dla zwierzyny. Następny punkt to pobieranie pieniędzy. Za pracę w kole. Tak jest. Gdzie my tego żeśmy nie robili, a jak okazało się... My tego nie robiliśmy. I ostatni punkt, który moim był przeznaczeniem taki, gdzie sprzedawano zwierzynę dewizową. Ta zwierzyna jest... Ostatni punkt to sprzedawanie zwierzynę dewizową. Tak jest. Stwierdzono nam, że potrzebujemy tych pieniędzy na
rozbudowę koła, budowanie tej ostoi, ciągników, jakichś kładów, różnych rzeczy, których my nie, tak naprawdę nie potrzebowaliśmy. Mówiono, że potrzebujemy pieniędzy na zakup sprzętu. I sprawa, która się... Mógłbym tutaj wytaczać bardzo dużo takich przykładów, zresztą... które są, podejrzewam, w akcjach, w aktach. Ostatni element, który był jeszcze taki bardzo procedyjny w tym kole, to pracowaliśmy nad jednym rolnikiem, muszę to podkreślić dość głośno. Jest to kolega Robert Bana, który jest na tym obwodzie obszarnikiem około 100 hektarów ziemi. Nasza polityka była taka, żeby tego człowieka wciągnąć w nasze zrzeszenie myśli PZL, ponieważ był to człowiek pracowity, miał ziemię w naszym łowisku i należało mu się to. Udało mu się zdobyć staż, ja byłem jego wprowadzający. Udało mu się zdobyć egzaminy, przyjęcie do koła, ale jak się okazało, to zdanie egzaminu zostało kupione. Też jest sprawa w toku, gdzie on się przyznał, że wraz z kolegą, z członkiem koła, który też jest na dziwno, zawieźli dla egzaminatorów jakieś, wiem dokładnie, to jest 4 metry drzewa, z tego co pamiętam, po 4 metry drzewa i x ryby, kilogramów, i za to nie musieli wypełniać testów na egzaminie, gdzie zdali pozytywnie i uzyskali za to broń i zostali przyjęci do PZL. Jest sprawa w toku w CBA. On sam zresztą zgłosił tą sytuację. I na dzisiejszego powiedział, że nie chce mieć nic do czynienia z PZL i z ludźmi, którzy uczestniczyli w tym rejonie. Podsumowując, smutno mi, że jestem w takim zrzeszeniu, gdzie... Dobrze, proszę pana, ale pytanie było o uchwałę, którą pan kwestionuje. Aha, dostaliśmy powiadomienie to znaczy, jeszcze muszę się zatrzymać, jeżeli o uchwałę, to składaliśmy na ręce komisji rewizyjnej masę dokumentów stwierdzających nieprawidłowości w kole, które nam się nie podobają. Ponieważ komisja rewizyjna jest najwyższym organem nadzorującym zarząd. Komisja rewizyjna była pod pantoflem, pod przykryciem kolegi Brzdenka, który jakby całą opierał, trzymał w rezerw znajomości, układy. Komisja rewizyjna odsyłała nas do zarządu. Zarząd na to nie reagował, na żadne pisma nie reagował. Zarząd nie chciał udostępnić żadnych dokumentacji związanych z protokołami, uchwałami, które zostały podjęte. Nic nie chciał nam przedstawić. Zarząd nie chciał udostępnić dokumentacji. Dostaliśmy wezwanie na walne zgromadzenie, gdzie został wprowadzony punkt o likwidacji koła. Na które zgromadziło się 23 członków, wszyscy niebawem, tak jak nigdy, zagłosowano. Z tego co pamiętam, było 17 do 6. Oczywiście kolega Gondol wstał na samym początku walnego, powiedział, że walne jest nieprawomocne, ponieważ uczestniczą w tym
warunkiem osoby, które nie umieściły wpisowego do koła. A jest to według statutu jak pacierz. Kolega Brzdęk wstał, powiedział, że nie ma racji i procedował dalej. Doszliśmy do punktu 12, gdzie zagłosowano. Nie pozwolono więcej wyjaśniać. Zakończono, powołano likwidatora i tak się to zakończyło. My w ciągu 2-3 dni złożyliśmy do zarządu na Dziwną oraz do PZL Szczecin o uchylenie tej uchwały. Zgodnie z podnosząc to, tak jak powiedziałem, członkowie nowo przyjęci nie umieścili wpisowego do koła. A wspomniał Pan na początku, że nie uchwaliliście żadnego statutu. Nie było czegoś takiego. Ja byłem członkiem założycielem. Jako członek założyciel nie musiałem wpłacić wpisowego, tak jak w innych kołach. Ja jestem w 3 kołach, z których dwóch poprzednich, gdzie wchodziłem jako członek, wpłacałem wpisowe do koła, do każdego jednego. Z czego wynikało, że polityka kolegi Brzdęka. Nie, pytam, z czego wynikało, że panowie twierdzicie, że miało być wpisowe. Zgodnie z statutem. No ale powiedział pan, że nie statutu swojego nie uchwaliliście. Miał być uchwalony wewnętrzny. Statut PZL jest głównym naszym takim. Miał być uchwalony wewnętrzny statut. Takie, koła, tak? Koła. Tego nie uchwaliliśmy. Nie uchwaliliśmy. Była podnoszona dyskusja, że taki wewnętrzny statut sobie zrobimy, gdzie pokażemy punkty, które, tak jak rodziny, przestrzeganie różnych praw wewnątrzorganizacyjnych. Nie ustaliliśmy tego, to opieraliśmy się na statucie PZL. Opieraliśmy się na statucie A w jakiej wysokości to wpisowo miało być płacone? Do 10 razy składki rocznej. Mogła to być złotówka, a mogło być to 3000, już nie pamiętam, na dzień dzisiejszy 360. Nie chciałbym przykręcać się, jakąś zapłaciłem składkę. A ktoś zapłacił to wpisowe, czy nikt? Nikt. Oczywiście, jak długo ci członkowie byli? Ci, którzy nie płacili tego wpisowego? Tydzień, dwa, trzy. W Wysokim Sądzie to było ewidentnie wskazanie, przyjęcie tych członków, aby zdobyć większość 2/3 w kole. Przyjęcie tych członków było po to, żeby zdobyć większość 2/3 w kole. A w jaki sposób odbyło się ich przyjęcie? Zarząd. Już zarząd ma uprawnienie przyjęcie takiego członka do koła. Chciałbym podkreślić. To była uchwała zarządu, czy w jaki sposób? Nie, zgodnie ze statutem. Zarząd ma takie uprawnienia, żeby przyjąć się do koła. Chciałbym podkreślić, że na pierwszym spotkaniu walnego zgromadzenia, przed tak jak już podkreśliłem, ustaliliśmy sobie, że będziemy rozmawiali o przyjęciu koła rodzin w pierwszej kolejności, a następnie osób, które będą pracowały, które będą kultywowały to, co chcieliśmy osiągnąć. Ustaliliśmy, że będziemy przyjmować się do koła w pierwszej kolejności rodziny. A my na początku żeśmy składali się składkę, nie mieliśmy ani złotówki, żeśmy wpłacili po 3600 zł, później po 1200 zł,
i reszta pracy, którą żeśmy, nie będę już tutaj... A wypłaciliście to jako co? Gotówkę, składkę. Panie mecenasie, pytanie jest do pana. Proszę nie podpowiadać. Była to składka. To ja mam jakieś omamy z tym panem, panie mecenasie? Ja powiedziałam, wspomnę, po 3600, jako co jeszcze raz? Jako składkowe. Jako składkowe, a to 1200 jako co? Zasilenie konta. Potem wpłaciliśmy po 1200 zł, to zasilenie konta. Dobrze, coś jeszcze chciał pan dodać? Myślę, że nie chciałbym tu oskarżać nikogo. Powiedziałem, jak to przebiegało. Proszę pana, jaki był prawdziwy cel likwidacji waszego koła? Stwierdzono nieporozumienie w kole. I co się stało po podjęciu tej uchwały o likwidacji? Co się stało? Stało się to, że nie możemy uzyskać żadnej pomocy z żadnego organu ze strony PZL. Ani z okręgowego, ani z głównego Warszawy. Proszę pana, czy na wasze miejsce powstało jakieś inne koło? Kto w skład, jego w skład szedł? Tak. I kiedy? To w ogóle absurd. Koło się rozwiązało 16, a 17 powstało nowe koło, gdzie 18 już pozyskało obwód nasz, na którym, który przejął to nowe powstałe koło. Co? Tak? Przejął cały majątek wypracowany tych nas osób. 17 powstało nowe koło. 17 powstało nowe koło. A 18 uzyskało nasz odwód. Gdzie my, podejmując pierwszy dzień zakładania tego koła, potrzebowaliśmy około 7 miesięcy. Proszę pana, a kto wszedł w skład tego nowego koła i jak to koło się nazywa? Koło w skład nowego koła weszło 17 osób, poza osoby, które składały wnioski nieprawidłowości w kole nad Dziwną, a w Świnoujściu, a koło powstało nowe koło nad Dziwną w Draminie. Dobrze pana. Nowe koło. Powstało jako koło nad Dziwną w Draminie. Czyli jak rozumiem, w skład jego weszły te osoby, które były czyli członkami koła łowieckiego waszego, tak? Nad tak, Dziwną, tak, wszyscy osoby, które zagłosowały za rozwiązaniem koła. Zresztą mnie też na ostatnim walnym kolega Bogdan Brzozowski, który... To muszę też skład nowego koła. To też muszę podkreślić. Wyszedł ze mną na przerwie na rozmowę i przedstawił mi propozycję, że jeżeli nie zrobię jakichkolwiek sprzeciwów, nie będę pisał do PZL przez 2 tygodnie, to zostanę przyjęty do tego koła na tym. Na Dziwną w Draminie. Ja odmówiłem oczywiście. Zaproponował, że jeżeli nie będę chciał sprzeciwu, to zostanę przyjęty do nowego koła. Proszę pana, a czy można pan powiedzieć, kto wszedł w skład zarządu tego nowego koła nad Dziwną? Nie mam takiej informacji. Pisaliśmy z prośbą do PZL Okręgowego w Szczecinie, aby nam wskazano osoby, które są w składzie zarządu. Nie uzyskaliśmy takiej informacji, ponieważ prawdopodobnie zmieniły się przepisy i teraz prezes może być w 2 kołach, łowczy może w 3 kołach. Także tak mi odpowiedział kolega Dobrzyniewski, który jest głównym w Szczecinie. Dziękuję. W jaki sposób, bo wspomniał pan, że nigdy koło nie podjęło, walne zgromadzenie koła nigdy nie podjęło uchwały o wysokości wpisowego do koła,
W jaki sposób w takim razie wchodzi Pan w skład innych kół? Czy inne koła również nie podejmują takich uchwał, po prostu przyjmują Pana bez zapłaty wpisowego, niezgodnie z paragrafem 36 statutu PDP? Już odpowiadam. Wchodząc do innych kół, jestem członkiem koła Dziw w Świnoujściu. Wchodząc do tego koła, zapłaciłem składkę członkowską. Zgodnie z statutem PDP. Ale przed przyjęciem? Po zrobieniu stażu, wejście do koła, żeby uzyskać członkostwo tego koła, musiałem wpłacić składkę członkowską wpisową. Rozumiem. Żeby uzyskać członkostwo? Jestem członkiem koła nadużeńskiego w Szczecinie. Też będąc już członkiem PZL, wchodząc do tego nowego koła, też umieściłem składkę wpisową. Ale to było zanim ktokolwiek podjął uchwałę czy decyzję o przyjęciu Pana w poczet członków koła? Zgodnie ze statutem PZT. To dlaczego Państwa koło nigdy nie podjęło uchwały o tym, jaka jest wysokość wpisowego, aby osoby, które przystępują do tego koła, mogły ją zapłacić zanim zarząd podejmie taką uchwałę? Kolega Brzdęk kreował. Ja się nie pytam, co kolega Brzdęk kreował, ale zaraz pozwolę odpowiedzieć. Odpowiadam. Kolega Brzdęk, twierdząc, ucząc nas nie jako młodego myśliwego, wskazując statut PZL na pierwszym miejscu i jest tam napisane. Nie podjęliśmy uchwały. Stwierdzał zawsze na każdym jednym zebraniu, a mieliśmy ich bardzo dużo, ponieważ tak jak powiedziałem, byłem założycielem i byłem sekretarzem tego koła. Mam całą dokumentację podpisaną przez kolegę Brzdęka i twierdząc, że naszym motto, pacierzem jest Biblia, jest statut. To jaką większością walne zgromadzenie koła podejmuje uchwałę o wysokości wpisowego? Walne ustawia. Walne. Tak, powinno. Jeżeli byśmy nigdy nie była. Nigdy nie była taka uchwała u nas podejmowana, aczkolwiek kolega Brzdek na ostatnim walnym zgromadzeniu powiedział, i mamy to nagrane, i jest to w ostatnim protokole walnego zgromadzenia. To nie jest odpowiedź. Odpowiadam Pani na pytanie. Powiedział, że uchwała zero była podjęta w tym kole na Dziwnym. Gdzie jaka nigdy. Uchwała? Zero. Była podjęta w kole na Dziwnym. Świnoujście. A taka uchwała nigdy, takie miejsce nigdy nie miało miejsca. Proszę sobie sprawdzić dokumenty protokołowalnego zgromadzenia ostatniego. Mogę dołączyć całe walne nagrane, ponieważ mam nagrane walne, dostałem pozwolenie na to. Czy jako członek koła mógł Pan zgłaszać punkty do porządku obrad, w tym właśnie uchwalenie wpisowego? Tak, mogłem, zgłaszałem. Nie zostało to brane na. Jest to napisane, jest to w sądzie w Szczecinie, cała dokumentacja moich roszczeń, moich nieprawidłowości, które zauważyłem, są w Szczecinie w prokuraturze, która się toczy. Tak? Ponieważ mam jeszcze jednego mecenasa, który mnie reprezentuje w tych sprawach, z Wrocławia. A co się toczy? Przeciwko koło łowickiemu tak Dziwną w Świnoujściu. A czego dotyczy to postępowanie? Postępowanie wyjaśnień wszystkich nieprawidłowości dotyczące zniknięciu pieniędzy, które wpłaciliśmy do koła. Nieprawidłowości. Zniknięcia pieniędzy, które wpłaciliśmy do koła. Prokuratura, tak? Tak. Podkreślam jeszcze raz. Kolega Brzdęk twierdził, że idziemy zgodnie ze statutem PZL i wstał, powiedział, że koło łowieckie na Dziwną w Świnoujściu ustaliło składkę zero.
Nigdy czegoś takiego nie było. Komendant powiedział, że postępujemy zgodnie ze statutem PZL. A w statucie PZL pisze, jak płacisz. Wszyscy jesteśmy równi. Statutem PZL. I musimy wnieść wpis obowiązkowy, żeby być członkiem koła. Ustaliło składkę zero. Wróćmy w takim razie do momentu powstania tego koła. Jak Pan wspomniał, miało być to koło rodzinne i chcieli Państwo funkcjonować w taki sposób bardzo rodzinny i bez składek w swojej pierwszej wypowiedzi. Jak to się ma do Pana obecnych zeznań, że koło ustaliło i że to był wyłącznie pomysł Pana Brzdenka, tak, żeby nie było tego wpisowego? Odpowiadam na to pytanie. Do tego koła zostałem zaproszony w związku z moją sytuacją materialną, tak jak i wielu kolegów. Podejmowaliśmy bardzo duże ryzyko. Finansowanie, wypłacanie szkód po wykonanych przez zwierzynę w tych rejonach i stwierdzenie rodzinnego koła, tak jak powiedziałem, że przyjęcie bezwłocznie w pierwszej kolejności członków rodzin koła, ale zgodnie ze statutem PZL. Ponieważ kolega Brzdęk na każdym zebraniu nam go wskazywał. Zresztą mam cały statut wydrukowany przez kolegę Brzdęka i podpisany, który mi wręczył na jednym zebrań, żebym go przytoczył sobie. Czy członkowie, którzy byli, nie chodzi mi w tym momencie o członków założycieli, tak, żeby była jasność. Czy członkowie, którzy zostali przyjęci później do koła, tak, nie członkowie założyciele, wpłacali wpisowe na konto koła, czy do kasy koła, jak byli przyjmowani przed przyjęciem? Okazało się, że nie wpłacili tych pieniążków tego wpisowego, ponieważ to był błąd zarządu, gdzie nie było wpisane. Nie wpłacili wpisowego. Jeszcze raz podkreślam, zgodnie ze statutem. Był Pan członkiem, myślałam, że świadek będzie wykańczał pytanie. Był Pan członkiem, założycielem. W jaki sposób wyobrażał sobie Pan funkcjonowanie koła bez środków finansowych ze składek? Finansowanie koła polegało, moje motto, to co mnie przekonywano na tym pierwszym zebraniu członków, założycieli. Wezmę, tu się cofnę, ponieważ było nas 12, dwóch kolegów, Jurek Trzeboliński i Panek, którzy byli też w naszej grupie, dowiadując się, jakie skutki i co czeka nas po przyjęciu tego koła, zrezygnowali z tego koła. A my brnęliśmy dalej. Twierdziliśmy, zresztą kolega Brzozowski i starsi inni koledzy myśleli, obiecali nam, że to koło będzie dla nas, dla naszych rodzin, rodzinne, przyjazne. Wiedzieliśmy o tym, że koło nie ma funduszy, tak jak powiedziałem na wstępie, składaliśmy się, każdy z nas, wyciągnęliśmy kwoty pieniędzy i wkładaliśmy tak zwanego kapelusza, żeby było na koło nie ma funduszy, na przetrwanie, a następnie, żeby podjąć działania, zabezpieczenie przeciwko szkodom, żeśmy wykonywali masę różnych prac, jak wynajęcie naszych samochodów, wynajęcie ludzi, kupowanie sprzętu, wożenie karmy, to my indywidualnie płaciliśmy z naszych funduszy prywatnych. Nie pokazując. Czy te czynności mogły być wykonane za fundusze koła?
Jeżeli koło by funkcjonowało i miało te fundusze, na pewno tak. A to koło nie miało pieniędzy, ponieważ jest stawką zero. Czyli w toku funkcjonowania koła nigdy Pan nie zgłosił, skutecznie nie zgłosił wniosku o podjęcie uchwały o wpisowym. Następnie wykładał Pan swoje własne pieniądze na poczet działalności koła i w tym momencie jest Pan zdziwiony, że na przykład, tak jak Pan zeznał, zarząd podjął uchwałę o budowie jakichś tam zasieków tam na polach. Ale to jest komentarz Pani mecenas, czymś pytanie nie, Pani chce zadać. Zadaję pytanie właśnie. To proszę bardzo. Chodzi mi o to, w jaki sposób, dlaczego Pan kwestionuje główny, jak Pan wspomniał, powód konfliktu w kole, czyli właśnie podjęcie przez zarząd uchwały o budowie jakichś zasieków dla rolników, który to zarząd w tym momencie podjął racjonalnie, żebyście Wy nie musieli wykładać. Pani mecenas, proszę się ograniczyć do pytań, a nie komentarzy. To jest pytanie, co świadek o tym sądzi? Pani mecenas, podpowiem Pani na to pytanie, ponieważ Pani troszeczkę pomieszała to. Nie zakwestionowałem budowy ogrodzeń dla rolników, ogrodzenie pól przez płoty, gdzie nie wiem, czy któreś koło coś takiego zrobiło, gdzie my zbudowaliśmy około 10 km płotu, słupki stalowe, siatka zakupiona. Odpowiadam. Pani powiedziała, że mam Pani odpowiedzieć, czy, że to jest przeciwko nie. Ja zakwestionowałem budowę ostoi. No to chodzi o ostoje, tak? O coś, co spowodowało konflikt w kole, tak? Proszę Panią, odpowiadam Pani jeszcze raz. Ostoja miała być wybudowana po 2 latach istnienia koła, gdzie my jeździliśmy do rolników, prosząc o to, żeby oni nie występowali do nas, do koła, o odszkodowania. Proszę mi powiedzieć, jak to by wyglądało? Przez 2 lata jeździmy do rolników, którzy pracują na swoim polu, sadzą, orają, zwierzęta zniszczy, odstępuje od odszkodowania, a odszkodowania graniczyły się do 400 tysięcy złotych, odpuszczają nam, bo w pierwszym roku zapłaciliśmy około 30 tysięcy złotych odszkodowanie. Czy mają Państwo jakiekolwiek ugody zawarte z rolnikami? Oczywiście, oczywiście. Mam nawet na piśmie załączone w sądzie, że rolnicy byli zadowoleni z współpracy z nami. Zapłaciliśmy, czy mamy ugody minorowe? Proszę zapoznać się z aktami, w których jest to wszystko. Zapoznam się z aktami, jak tam jest. Może Pani nie wszystkie. Panu pytania. Proszę bardzo, żeby odpowiadał. Jeszcze jakieś pytania? Czy jeżeli widział Pan konflikt i jakieś tutaj nieprawidłowości w funkcjonowaniu zarządu, czy zgłaszał Pan wnioski o podjęcie czynności przez Zarząd Główny PZTO w trybie nadzoru? Tak, zgłaszałem. Jest to, z jakim wnioskiem? Jest to żeby bez odzewu. A podjęcie czynności, zgłaszałem wnioski o podjęcie dostarczę Pani pismo. Mam. Przez Zarząd Główny PZTO bez odzewu. Zgłoszone zostało. Bez odzewu? Bez odzewu. Nic nie odpisano Panu, czy nic nie odpisano. Odmówiono trybie nadzoru? Tych pism było bardzo dużo w związku z nieprawidłowościami. Nawet pisałem do PZTU Warszawa już. Pisałem koło nad Dziwną, PZTU Szczecin Okręgowy i Zarząd Główny Warszawa. Do rzeczników, do zarządu, do wszystkich instancji pisałem. Dostarczy te wszystkie dokumenty. Ale te instytucje milczały, czy odpowiadały milczały, Panu, są pisma lakoniczne, które też mogę dostarczyć. Czyli odpisywały Panu, że nie podejmą czynności, które Pan żąda? Tak. Też tak się zdarzało. Ale nie na wszystkie pisma. Oto, że... Nie na wszystkie pisma. Zgłoszono, że zginęła zwierzyna. Że przestrzelana zwierzyna, że nie ważono zwierzyny, że dużo tego jest. Proszę mi uwierzyć, jest bardzo dużo. Jeżeli jak żeśmy zaczęli rozbierać to wszystko, to żeśmy wpadli sami w pułapkę, w czym my uczestniczymy i z jakimi kolegami mamy do czynienia. Wspomniał Pan, że członkowie Pańskiej rodziny nie zostali przyjęci do członków koła. Córka. Czy podano powody tego? Tak. Jakie? Podano powód, że w głosowaniu tajnym
większość zagłosowała za nieprzyjęcie koła. Czy była to prawidłowa uchwała, czy była prawidłowo podjęta? Nie wiem, czy była prawidłowa uchwała podjęta, gdzie kolega, gdzie członek, który zagłosował zarządu zresztą, Andrzej Pilichowski, po podjęciu tej uchwały podszedł do mnie i mi przeprasza, że on zagłosował tak, jak zagłosował. Ponieważ ja głosowałem za jego synem wejście do koła w głosowaniu jawnym. Nigdy nie było głosowań tajnych, jak przyjmowaliśmy członków rodziny. A tu przy mojej osobie odwróciło się wszystko i zaczęły być głosowania, proszę nie przeskoczyć, były głosowania tajne. Wcześniej były głosowania jawne przy przyjmowaniu członków. W jakim trybie podejmowane są uchwały w sprawach osobowych, zarówno w zarządzie koła, jak i w jakimkolwiek innym zgromadzeniu, organie PZPR? Zgodnie ze statutem PZPR, na który pan się tak tutaj często powołuje? Tak jest, ponieważ statut jest przekazany mi przez członków, starszych kolegów i tak do tego dążę, że statut jest moją wyrocznią. To w jaki sposób statut przewiduje podejmowanie uchwał w sprawach osobowych, w tym właśnie o przyjęciu do koła? Ale tu pani nas pytamy teraz pana o treść statutu? Tak. To ujmijmy pytanie. Proszę następne. Czy po podjęciu uchwały o likwidacji koła rozpoczął pan tworzenie nowego koła, próbując przejąć obwód łowiecki, który był poprzednio zajmowany przez koło nad Dźwigną? Gdy dowiedzieliśmy się, że będzie rozwiązane koło, rozmawialiśmy z rzecznikiem w Warszawie, ponieważ w Szczecinie nie szło się uzyskać pewnych informacji, jak i kolega Malec, starosta kamieński, w którym się spotkałem w hotelu Amber Gold w Międzyzdroja z kolegą Leszkiem Gondorem. On jest w władzach zarządu okręgowego. Zadaliśmy mu pytanie, co mamy zrobić, żeby zatrzymać ten proceder. Wskazał nam, żebyśmy też złożyli 10 osób i zarejestrowali koło, ponieważ w tym momencie zarząd okręgowy nie będzie miał możliwości dania tylko jednej grupie, którą widzieliśmy, ponieważ kolega Brzydek też jest w komórce PZL Szczecin, był w Komisji Szlecheckiej, ma bardzo mocne podparcia. I tak to było. Obwodu tylko jednej grupy. Nie udało nam się zarejestrować tego koła, więc było tylko jedno koło, w ciągu dwóch dni wydano obwód. Nie udało nam się zarejestrować koła. Nie uzyskaliśmy pomocy prawnej z zarządu okręgowego. Nie dano nam nawet szans. Kwestionują państwo ważność członkostwa 11 członków, którzy uczestniczyli w walnym zgromadzeniu. Czy kiedykolwiek skarżył pan uchwałę o przyjęciu tych członków? Było to zgłaszane. Było to zgłaszane, ale czy było Nawalny. Było to zgłaszane. W jaki sposób zostało rozpoznane odwołanie? Było zgłoszone nieprawidłowości przy przyjęciu. Bym musiał sięgnąć odpis z okręgowego, z PZL okręgowego. Nie pamiętam. Proszę uwierzyć, nie pamiętam wszystkich pism. Zresztą mam dwa biura prawne, które mnie reprezentują. Można udać się, wskażę adres, dane, całą dokumentację, która została wysyłana. Pisma, które uzyskaliśmy, mogę przekazać. Ja dziękuję. Dziękuję panu.